W jednym z odcinków kryminalistycznych zagadek w shop zabezpieczyliśmy rękawiczki sprawcy. Chcę zaprezentować, jak możemy zabezpieczyć z nich ślad osmologiczny, czyli ślad zapachowy. W tym celu umieszczamy w słoiku twist, rękawiczki oraz jałowe tampony, na które będzie zabezpieczony ślad zapachowy. Przenoszenie zapachu powinno trwać minimum 30 minut. Uzyskujemy w ten sposób konserwę zapachową z zapachem człowieka. Po uzyskaniu śladu osmologicznego możemy rozpocząć poszukiwania innych śladów, które mogą występować wewnątrz rękawiczki. W tym celu należy rozciąć rękawiczkę. Po rozcięciu rękawiczki możemy spróbować pozyskać materiał biologiczny w postaci naskórka wewnątrz rękawiczki. W tym celu przenosimy materiał na jałową wymazówkę i umieszczamy w osłonce. Zdarza się, że ekspert badający wnętrze rękawiczki potrafi ujawnić metodą fizykooptyczną ślady linii papilarnych proszkami daktyloskopijnymi lub w komorze cyjanoakrylowej. Zapraszam do oglądania kolejnych kryminalistycznych zagadek w shop.